dobry. Witamy serdecznie w Muzeum Architektury. Bardzo nam miło, że postanowiliście Państwo tak licznie nas dziś odwiedzić. Tym bardziej, że wiosna za tymi murami zachęca raczej do spacerów, ale jestem pewna, że to nie będzie zmarnowane kilkadziesiąt minut. Tym bardziej, że jest to ostatni wykład, na który chcemy Państwa zaprosić w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Gdyby nie zrealizowane wizje nowoczesnego Wrocławia. Ostatni wykład, ale mam nadzieję nie ostatnie spotkanie z kuratorem wystawy, doktorem Jerzym Jelkoszem. Będziemy chcieli na pewno Państwa jeszcze zabrać już w przestrzeń miasta, poopowiadać o Ernście Maju i jego osiedlu na Błoniu. To wydarzenie jest już na naszej stronie internetowej. Mam nadzieję, że są jeszcze wolne miejsca, żeby się na nie zapisać, więc zachęcam do odwiedzin tej strony. A potem mam nadzieję, uda nam się również namówić kuratora na wycieczkę trochę śladami Adolfa Reginga. Dzisiejszy wykład, bo tak, był już wykład poświęcony twórczości Maxa Berga. Rozmawialiśmy również o planach urbanistycznych właśnie Ernsta Maja, Adolfa Redinga i Maxa Berga. A dzisiejszy wykład w całości poświęcony będzie Hansowi Pelcigowi, przede wszystkim wrocławskiemu okresowi jego twórczości. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję, zapraszam na kolejne wydarzenie, zapraszam też oczywiście na wystawę. Wystawa będzie tam do 21 kwietnia, natomiast dziś, jeśli czas pozwoli, to oczywiście zapraszamy Państwa, żeby po wykładzie zwiedzić sobie spokojnie tę ekspozycję. Także już nie przedłużam i oddaję głos Panu Kuratorowi. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło po raz trzeci witać Państwa i przedstawić moim zdaniem najwybitniejszego artystę, który działał we Wrocławiu w XX wieku, Hansa Pelciga. Oczywiście moim ulubieńcem jest Max Berg, ale też zawsze byłem zakochany w Hansie Pelcigu, to były dwie różne postaci. Chciałem też jednocześnie przeprosić, że przygotowywałem PowerPoint i okazało się, że tutaj w muzeum przy tym komputerze nie wyświetla wszystkich czcionek i w związku z tym skrupulatnie przeze mnie przygotowywane podpisy pod zdjęcia zmieniały, tak jak też i podpisy poszczególnych części mojego wykładu. Tytuł wykładu jest, nie ma tego właśnie na samym początku, Hans Pelcig we Wrocławiu. Zastanawiałem się, jak o tym architekcie opowiedzieć. To jest tak ważna postać i tak dużo stworzył, że korciło mnie, żeby po prostu pokazać jego całą twórczość, nie tylko wrocławską, ale i to, co robił w Dreźnie i później w Berlinie. Z tym, że w trakcie pracy nad właśnie tym wykładem zdałem sobie sprawę, że to jest niemożliwe, to trzeba byłoby podzielić na dwa albo na trzy wykłady. W związku z tym skupiam się do tego okresu wrocławskiego. Oczywiście będą pewne odnośniki do jego twórczości jakby w tym okresie poza wrocławskim. Zresztą notabene część dzieł, które zrealizował we Wrocławiu, to w latach 20. A przecież trzeba pamiętać, że wyjechał z Wrocławia w 1916 roku. Pozwolicie Państwo, że by była dyscyplina, ponieważ jest to dosyć obszerny materiał, więc pozwolę go sobie przeczytać, biorąc pod uwagę doświadczenie, gdzie mówiłem o Bergu, tak prawda, avista i trwało to bardzo długo, więc nie chciałbym doprowadzić do takiej samej sytuacji, w związku z tym będę czytał. Dziękuję bardzo. Hans Pelcig zaliczany jest do najwybitniejszych twórców działających we Wrocławiu w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku. Architekt działał we Wrocławiu w latach 1900-1916, następnie krótko w Dreźnie jako radca budowlany miasta. W 1920 roku przeniósł się do Berlina, gdzie objął mistrzowskie atelier Pruskiej Akademii Sztuki, a wkrótce otrzymał stanowisko profesora na Politechnice Berlińskiej i prowadził własną pracownię architektoniczną aż do śmierci w 1936 roku.
Zarówno dzieła zrealizowane, jak i projekty autorstwa Belzinga odegrały olbrzymią rolę w historii architektury niemieckiej w okresie po I wojnie światowej. Jednak jego wcześniejsza twórczość, którą uprawiał w okresie wrocławskim, wydaje się najbardziej ciekawa, ponieważ wytyczała nowe kierunki rozwoju architektury i sztuki. Rola Belzinga jest do nieprzecenienia. Artysta okazał się wybitnym reformatorem w dziedzinie architektury i sztuki. Zreformował szkolnictwo artystyczne, dał nowe impulsy w zakresie projektowania architektury przemysłowej, mieszkaniowej, biurowców i budownictwa użyteczności publicznej. Był artystą wszechstronnym, zajmował się scenografią filmową, teatralną, rzeźbą i malarstwem. Projektował monumentalne obiekty architektoniczne, takie jak teatry, domy spotkań i stowarzyszeń, tereny wystawowe i targowe. Wszystkie idee twórcze Belzinga zostały zapoczątkowane we wrocławskim środowisku kulturalnym i artystycznym poprzez kontakty tego artysty zarówno z salonem artystycznym prowadzonym we Wrocławiu przez dermatologa Alberta Neissera, a także z kręgiem artystów skupionych wokół pisarzy Karla i Gerharda Hauptmannów w szklarskiej porębie. Niezwykle istotna była też jego współpraca z Maxem Bergiem, którego wpływ na twórczość Belzinga jest do dziś niedoceniony. Hans Belzing urodził się 30 kwietnia 1869 roku w Berlinie jako szóste dziecko hrabiny Klary Henryty Marii Belzing, która była zamężna z Anglikiem George'em Okram Amesem. Ames nie uznał swojego ojcostwa, a mały Hans został oddany na wychowanie do rodziny kantora Emila Lize w brandenburskiej wsi Stolpe i początkowo nosił jego nazwisko rodowe przybranego ojca. O swoim prawdziwym pochodzeniu dowiedział się dopiero w wieku młodzieńczym. Wydaje się, że jego relacje z przybranymi rodzicami, zwłaszcza z kochającym muzykiem ojczymem Lize, były serdeczne, bo też on pomagał mu w rozwijaniu zainteresowań artystycznych. Matka Belzinga po rozstaniu z mężem rzadko odwiedzała syna, stąd przyszły architekt zachował dość mgliste wspomnienie o niej, tym bardziej, że zmarła w 1879 roku, gdy chłopiec miał 10 lat. Rodzina Amesa pomagała finansowo w utrzymaniu i kształceniu Belzinga, który uczęszczał do gimnazjum humanistycznego w Poczdamie, a w latach 1888-1894 kształcił się na politechnice w Charlottenburgu w Berlinie. W okresie studiów Belzinga największy wpływ wywarł na niego profesor Karl Schäfer. Schäfer przekazał swoim uczniom wiedzę na temat charakterystycznych dla gotyku problemów konstrukcyjnych, a także wpoił im kult dla pracy rzemieślniczej. Odegrał również dużą rolę w propagowaniu zasad ochrony zabytków. Dla Belzinga pozostał on, cytuję, niezapomnianym nauczycielem, a wiedza o architekturze gotyku stała się dla niego ars magna, bowiem łączyła wszelkie dziedziny sztuki w całościowe dzieło, czyli Gesamtkunst. W 1898 roku Belzing zdobył nagrodę imienia Karla Friedricha Schinkla w konkursie Berlińskiego Stowarzyszenia Architektów za projekt ratusza, którym nawiązał do dzieła Karla Schäfera, budynek Aury w Marburgu z lat 1872-1877. Nagroda konkursowa pozwoliła Belzingowi na odbycie podróży artystycznej, ale w przeciwieństwie do wielu innych architektów, którzy taką podróż odbywali po miastach Europy, głównie Włoch i Francji, Belzing zdecydował się na poznanie architektury swojego kraju. Zainteresowania Belzinga kierowały się wówczas ku sztuce barokowej, architekturze romańskiej i gotyckiej, a także lokalnej architekturze szachucowej z okresu średniowiecza. Doświadczenia zdobyte podczas tej podróży wykorzystał później w swojej twórczości. I teraz będę mówił o Królewskiej Szkole Rzemiosła Artystycznego.
niestety tu nie mogę na slajdach pokazać. Po ukończeniu studiów Hans Pelcik pracował początkowo w pruskim Ministerstwie Robót Publicznych. Dzięki protekcji Ludwika Palata, urzędnika w pruskim Ministerstwie Kultury odpowiedzialnego za reformę szkolnictwa artystycznego, Pelcik został powołany w 1900 roku w wieku 31 lat na stanowisko nauczyciela rysunku architektonicznego i stolarstwa w Królewskiej Szkole Rzemiosł Artystycznych we Wrocławiu. Szkoła była wówczas prowadzona przez Wiedeńczyka Hermana Kina, który zainicjował tu reformę edukacji artystycznej w duchu angielskiego ruchu Arts and Craft. Cytuję, rozbudowano wówczas nauczanie rzemiosła artystycznego, tworząc obok istniejącej klasy malarstwa dekoracyjnego, klasy malarstwa ornamentalnego i modelowania figuralnego, klasę rysowania wzorów karciarstwa i koronkarstwa. Koniec cytatu. Klasa architektoniczna prowadzona przez Pelcika powstała wkrótce po przybyciu architekta do Wrocławia. W tym też czasie zorganizowano w szkole warsztaty rzemieślnicze. Była to nowość, gdyż dopiero w 1904 roku stały się one trwałym elementem programu szkół artystycznych. Po nagłej śmierci Kina w 1903 roku Pelcik został mianowany dyrektorem wrocławskiej szkoły i konsekwentnie realizował idee reformatorskie swego poprzednika, czyli kursy dla studentów prowadzone były wspólnie przez pedagogów artystów wraz z mistrzami rzemiosła, a studenci współpracowali z nimi w ramach zamówień publicznych, począwszy od planowania budowli, po projektowanie wnętrz. Zastosowanie tego rodzaju reguł nauczania skłoniło współczesnego historyka architektury Hartmuta Franka do określenia wrocławskiej uczelni jako Bauhaus przed Bauhausem. Koncepcja ta wywodzi się z programu, który 70 lat wcześniej opracował Gottfried Semper dla swojej działalności dydaktycznej w Dresdejskiej Akademii Sztuk Pięknych i zmodyfikował na początku lat 50. XIX wieku. Pelcik przekazywał uczniom swoje idee głównie podczas sobotnich wykładów, które nosiły miano Material Stiller. Nauka o stylu to można różnie tłumaczyć, i tutaj wśród nawet germanistów, i którzy się stawiali nad tym słowem, to jest tworzywo, materia, to trzeba było bardzo szeroko wejść właśnie w ideę Gottfrieda Sempera, co nie jest takie łatwe. Wspomnieniem o tych zajęciach podzielił się po latach jeden z jego uczniów, Heinrich Lauterbach, architekt, a wcześniej student wrocławskiej szkoły, który napisał, cytuję, zorganizował zajęcia, które prowadził w każde sobotnie przedpołudnie dla całej szkoły i które nazwał nauką o stylu tworzywa. Wyznaczał zadania, które należało rozwiązać, projektując określone materiały. Po objaśnieniu warunków każdy uczeń wykonywał w klasie swój projekt. Po 2-3 godzinach pracy były przypinane do tablic. W sali aktów. Następnie pozwalał studentom na komentarz i krytykę, ale zawsze sprawnie kierował rozmowę, wtrącając swoje pytania lub uwagi. Czasem pozwalał też, by studenci odkrywali scenki ilustrujące ich twórcze zamiary. Na przykład przy zadaniu urządzenia pokoju muzycznego wyznaczył jednego studenta do roli architekta, studentkę, która znakomicie się do tego dodawała, do roli żony radcy handlowego, czyli zleceniodawcy, i trzecią osobę do roli jej męża. Następnie napuścił żonę radcy na nieszczęsnego architekta z tysiącem życzeń w rodzaju, jeśli, ale wyszła z tego przezabawna scenka, której nauczono się wszystkiego, czego można się było nauczyć przy tym zadaniu. Na te zajęcia, mimo że były fakultatywne, chodzili wszyscy. Malarz Hanzelaśnikow pisał o nich, cytuję, najpiękniejsze były lekcje, które Pelcik udzielał całej szkole. Te
te soboty były właściwie jednym czasem, kiedy naprawdę pracowałem i uczyłem się, ponieważ wierzyłem w to, o czym mówił Penzi, koniec cytatu. Pojęcie Materialstillere Penzi nawiązywał expressis verbis do tekstów książki Gottfrieda Semmlera z lat 1860-1863 pod tytułem Der Stil in der technischen und tektonischen Künsten oder praktische Ästhetik, który jej autor napisał, że każdy wytwór techniczny jest rezultatem celu i materii, z jakiego powstaje. W liście do historyka architektury Nikolasa Pevsnera Penzi opisał swój przedmiot nauczania jako nauczanie wszystkich uczniów w zakresie podstawowych praw architektury i w ramach tego nauczania przepracowywanie różnorodnych zadań. Wśród tych zadań były takie realizacje, jak dom wzorcowy na wystawę w 1904 roku we Wrocławiu, czy kościół w Malczycach, przebudowa ratusza Belgów u Śląsk, prace projektowe nad wystawą stulecia. Szczegóły prowadzonych przez Penziego lekcji znakomicie opisał wspomniany wcześniej Lautner. Cytuję. Penzi zawsze zwracał uwagę na rzetelny wysiłek. Nie tolerował rutynowej układności. Kiedyś, gdy pewien student przedłożył mu serię narysowanych z rozmachem kartonów do scenografii, Penzi przejrzał je uważnie, złożył z powrotem, przez chwilę ważył słowa w milczeniu, po czym powiedział, po coś to zrobił. Toś przecież umiał. Dla niego ważniejsze było, że młody człowiek borykał się z problemem konkretnego zadania bez względu na to, jak niezręczny był efekt tych wysiłków, niż to, że zarozumiale pławił się w rutynie. Był uczulony na frazesy. Gdy pewnego razu uzasadniano kształt jakiejś fasady tym, że zdanie autora odpowiadała niemieckiej duszy, zabronił takiego gadania. Niemiecka dusza nie ma nic wspólnego z fasadami. Tkwi głęboko wewnątrz i rozumie się sama przez się. Uczył nas podchodzić do każdego zadania tak, jakby było pierwsze i nigdy przedtem nikomu się nie udało. Kiedy pewien student próbował usprawiedliwiać niekonsekwencje w swoim projekcie tym, że przecież dotyczą tylko tylnej elewacji, której nikt nie będzie oglądał, Penzi ofuknął go. Dla kogo właśnie pan buduje? Budujemy dla Pana Boga, a on widzi wszystko. Nie dawał gotowych recept, lecz starał się pobudzić w każdym to, co było jego własne. Często mówił nam, dzieci, możecie robić co chcecie, tylko to musi być muzyka. Po objęciu kierownictwa nad szkołą, Penzi rozpoczął jej reformę, zmieniając struktury nauczania, dzieląc nauczanie na klasy początkowe i specjalistyczne, sztuki stosowanej i wolnej, tworząc 7, a z czasem 13 klas dziennych. Były to klasy rysunku z wolnej ręki, rysunku i malarstwa dekoracyjnego, dekoracyjnego rysunku wzorów i projektowania rysunku i malarstwa figuralnego, rysunku i malarstwa krajobrazowego oraz prac rzeźbiarskich. Niebawem rozdzielono na klasy modelunku figuralnego, modelunku ornamentalnego i plastyki dekoracyjnej. Hans Penzig objął klasę rysunku architektonicznego i projektowania, przemianowaną później na klasę architektonicznego kształtowania przestrzeni, a od 1910 roku klasę architektury. Od 1903 roku w szkole istniały warsztaty chawciarstwa, cyzelarstwa, trybowania i emalierstwa oraz stolarstwa. Nauczanie w szkole było dość elastyczne, uwzględniano predyspozycje i stopień uzdolnienia ucznia, który uczęszczał dłużej lub krócej do klas początkowych, zanim rozpoczął naukę w jednej z klas specjalistycznych. Z programu nauczania rysunku usunięto kopiowania gipsów na rzecz studium natury. W czerwcu 1911 roku
Szkoła uzyskała rangę Królewskiej Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego, aby odróżnić ją od istniejącej od 1900 roku Miejskiej Szkoły Rzemiosła i Przemysłu Artystycznego. Realizacje Hansa Pelcyga i artystów w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego w zakresie dekoracji wnętrz i projektowania mebli. Mianowanie Pelcyga na dyrektora Królewskiej Szkoły Rzemiosła Artystycznego w 1903 roku wymagało akceptacji cesarza Wilhelma II. Do uzyskania rekomendacji przyczyniło się m.in. wykonanie projektu mebli kuchennych na zlecenie księżnej Charlotte von Sachsen-Meiningen w domu żon oficerów w Karpaczu, który Pelcyg wykonał wraz z uczniami szkoły w 1902 roku. Niestety nie posiadamy zdjęć z tej realizacji. Na życzenie księżnej meble domu żon oficerów miały nawiązywać do lokalnej tradycji ludowej, co sprzyjało zapatrywaniom Pelcyga, który już wtedy był mocno zaangażowany w powstanie we Wrocławiu na Śląsku stowarzyszeń nawiązującej do ruchu ochrony rodzimego krajobrazu, czyli Heimatschutz i Derenbundu. W tym samym roku Pelcyg wykonał projekt mebli dla swojego protektora Ludwika Palata. W odmienny sposób Pelcyg zaprojektował meble oraz prospekt organowy dla sali muzycznej 1902 na zlecenie Wrocławskiego Uniwersytetu. Architekt znalazł inspirację dla swoich projektów w sztuce z czasu powstania budynku Uniwersytetu. Nawiązał do form barokowych, a w niektórych elementach do współczesnej mu sztuki secesyjnej. Nie wiemy, czy ławy zostały zrealizowane, natomiast pomimo wielu zmian spowodowanych interwencjami inwestora i prowincjonalnego konserwatora, prospekt został zrealizowany przy współpracy rzeźbiarza Wernera Schwarzburga. Instrument wykonała w 1906 roku firma Szlak Muzeny ze Świdnicy. Hans Pelcyg w 1902 zaprojektował również neobarokowy prospekt organowy oraz empole w kościele pod wezwanie świętego Bartłomieja i Jadwiga w Trzebnicy. Pierwszą większą prezentacją, którą ukazała współpracę nauczycieli i uczniów Szkoły Sztuki, była tak zwana wystawa specjalna Związku Przemysłu Artystycznego w ramach ogólnej wystawy Rzemiosła Artystycznego zorganizowana we wrocławskim wzgórzu Flibego w 1904 roku. Pokazano na niej dom jednorodzinny i niewielki pawilon wystawowy projektu Hansa Pelcyga. Dom utrzymany w prostych, niekiedy niemal surowych formach, przywołujący reminiscencję budownictwa wiejskiego, wypełniały sprzęty i przedmioty dekoracyjne wykonane w dużej części siłami Szkoły Sztuki. Większość mebli, w tym surowe chłopskie sprzęty do holu oraz ceramiczne, zróżnicowane w kompozycji i oszczędne, zdobione piece, zaprojektował Hans Pelcyg. Wyjątek stanowi pokój gościnny, który aranżację wykonał malarz Emil Mellner i oba pokoje dla dzieci i wyposażenie w tym meble były dziełem Maxa Wislicinusa, malarza. Przy opracowaniu projektów, rysunków realizacyjnych, wykonaniu modeli okuść do okien, drzwi, mebli oraz malowanie pieców brali udział uczniowie klasy architektury i rzeźby malarstwa dekoracyjnego. Większość wystawionych w domu jednorodzinnych prac karciarskich, wszystkie tkaniny, wykonano w szkolnym warsztacie sztuki tekstylnej pod kierunkiem Maxa Wislicinusa. Hafty wykonywały uczennice Piotr Dauberg, a tkaniny uczennice Wandy Bibrowicz. Meble projektowane przez Hansa Pelcyga charakteryzowały się prostotą form i konstrukcji, funkcjonalnością oraz prawie
całkowitą rezygnacją ze sznycerskiej ornamentacji. Drugim dziełem zespołowym była realizacja w latach 1905-1907 sali ślubów w ratuszu we Lwówku Śląskim, który dwa lata wcześniej poddany był renowacji według projektu Hansa Penzinga. Należy podkreślić, że realizacja sali ślubów była inicjatywą samego Penzinga, który przeznaczył 10 tysięcy marek z funduszy przekazanych przez ministerstwo na potrzeby szkoły. Wystrój sali ślubów stał się też najbardziej znanym przykładem działalności Wrocławskiej Szkoły Sztuki przed I wojną światową. Tutaj chciałem dodać, że wyposażenie tej sali ślubów było prezentowane zarówno na wystawie Kunstgewerbe Muzeum we Wrocławiu, jak i też Kunstgewerbe Muzeum w Berlinie. Salę ślubów pełniącą również funkcję gabinetu burmistrza starano się ukształtować tak, aby, jak podano, cytuję, znalazły zastosowanie na rozmaite techniki i materiały w różnorodnym opracowaniu, które uczniom projektującym i wykonującym unaoczniają zależność technik rzemieślniczych użytych w jednolitym i wspólnym zakresie. Zakres robót objął prace stolarskie, architektura i meble wykonane według projektów Hansa Delciga przez mistrza Karla Hanna pod nadzorem czterech uczniów klasy architektury, którzy przy pomocy architekta Alberta Fribego rozrysowali też wszystkie szczegóły. Prace sznycerskie, motywy roślinne, figurki z bajek na elementach konstrukcji architektonicznych sali ślubów zostały zaprojektowane przez Teodora Gosena, a wykonane przez czterech uczniów klasy plastyki dekoracyjnej. Wyroby tkackie, gobeliny ścienne, oblicza siedzisk zaprojektowane przez Maxa Wisieciniusa były zrealizowane przez Wandę Bibrowicz z udziałem uczennic z klasy tekstylnej. Dzieła odlewnicze w brązie i trybowane świeczniki, świecznik obręczowy, cztery ozdobione kraty, kinkiety, szyldy, zamki w szafach zaprojektowane przez Teodora Gosena i Hansa Balciga zostały wykonane przez Karla Miller, Wilhelma Metzolda i Tilmana Schmidza. Witrażownice projektu Hansa Rossmana według kartonów rozrysowanych przez niego i dwóch uczniów były zrealizowane wyjątkowo poza uczelnią we wrocławskiej firmie Augusta Zeilera. Nadmontowaną na stałe boazerią ławką dla nowożeńców wstawioną w ramach boazerii kili projektu Maxa Wisieciniusa o intensywnej pomarańczowej kolorystyce, przedstawiający dwa lwy, świeczniki i połączone obrączki w liściu bluszczu. Miejsce dla nowożeńców podkreślał także umieszczony powyżej kilimu trójdzielny witraż autorstwa Hansa Rossmana z symboliką aktu ślubu, pośrodku panna młoda, a z obu jej stron studnie życia, pary lwów, łasic, ptaki oraz rogiem obfitości. Szczególnie interesująco zaprezentowała się klasa rzeźby dekoracyjnej kierowana przez Teodora von Gosena. Na żebrach sklepienia zostały umieszczone dekoracyjna plecionka roślinna z liści dębu, sosny, bluszczu i róży, a na filarach, jak opisano, cytuję, odnajdziemy okazałe symboliczne przedstawienia od dawna znanych bajek niemieckich. Ożywa przed nami historia o kocie w butach, śpiącej królewnie, rożkusce, przywoływane są wspomnienia o wspaniałych żartach, gdy lasowi zżarła i starej bajce dla dzieci o czerwonym kapturku, koniec cytatu. Według projektu Teodora von Gosena w szkolnych warsztatach ogrodniczych wykonano
ażurowe, żeliwne, częściowo brązowione kraty osłaniające cztery narożniki, dekorowane motywem rajskich ptaków siedzących na cienkich gałązkach, a także osiem kinkietów skrygowanej blachy, duży święcik obręczony z posążkami hymenów, weselnych bożków z pochodniami. Z pracowni Teodora von Gossena wyszły także eleganckie szyldy zamówień. Do innych projektów zaprojektowanych przez Belzigę należy zaliczyć wnętrze galerii Franza Hankego przy obecnym Placu Kościuszki we Wrocławiu 1908 oraz wyposażenie meblarskie mieszkania przemysłowca Lübecke mieszczące się w nieistniejącej kamienicy przy obecnym Placu Czystym 6 we Wrocławiu. Rok wcześniej Belzig wykonał meble dla domu własnego przy ulicy Chopina, w którym mieszkał aż do wyjazdu z Wrocławia 1916. Niestety dom ten został zburzony na początku lat 70. XX wieku. Wreszcie ostatnim projektem wyposażenia wnętrz były meble wykonane w 1911 roku dla znanego wrocławskiego lekarza otolaryngologa Oskara Briggera. Jak opisywał późniejszy właściciel mebli, historyk Fritz Stern, meble te były darem Belziga dla doktora Briggera, który wyleczył architekta z poważnej choroby. Ciekawa jest również historia tych mebli, która łączy się z naszym Muzeum Architektury. Oskar Brigger zmarł w 1914 roku. 5 lat później jego córka Kate, biorąc ślub z lekarzem Rudolfem Sternem, otrzymała część mebli w posagu. Po dojściu Hitlera do władzy, Briggerowie, podobnie jak i Sternowie, byli zmuszeni do emigracji z Niemiec. Rodzina osiadła w Nowym Jorku, dokąd wraz z nią dotarła część mebli stanowiących posag Kate. Syn Kate i Rudolfa, Fritz Stern, historyk na Uniwersytecie Kalambia, poświęcił się badaniom historii Niemiec XIX i XX wieku, za co w 2002 roku otrzymał doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor przeprowadził staranną konserwację mebli odziedziczonych po rodzicach i sprowadził do Nowego Jorku kilka części kompletów rozproszonych wśród członków rodziny w Europie. Zmarł w 2016 roku, a jego dzieci, Katrin Sternbrennen i Friedrich Stern, zdecydowały o powrocie większości mebli projektu Hansa Belziga do miejsca ich powstania. W 2020 roku zostały one podarowane Muzeum Architektury we Wrocławiu i podane renowacji. Tutaj muszę Państwu dodać, bo prawda, pisałem to, było dla mnie największe szczęście, jakie mnie spotkało, i niespodzianka. Mianowicie w 2000 roku, kiedy objąłem stanowisko dyrektora Muzeum Architektury, zorganizowałem wielką wystawę Belziga właśnie w jego działalności we Wrocławiu. I wówczas szukaliśmy różnych materiałów, między innymi dowiedziałem się, że meble są w Nowym Jorku. Napisaliśmy list do profesora Fritza Sterna, który udostępnił nam fotografie, one zostały zamieszczone w katalogu tej naszej wystawy. I ku mojemu zdziwieniu, kiedy wystawa była otwarta, Fritz Stern przyjechał do Wrocławia właśnie po to, żeby odebrać doktora honoris causa, gościł na tej wystawie, wygłosił, było tutaj z nim spotkanie i nigdy bym się nie spodziewał, że te meble mogą przybyć do Wrocławia. Dzięki uprzejmości i przyjaźni z panią profesor Haną Czerwinkową, która znała Sternów jeszcze w czasie studiów w Nowym Jorku na Kalambii, ona powiedziała właśnie rodzinie, że najlepiej te meble przekazać do Muzeum Architektury. I tak
ona w zasadzie te meble załatwiła dla nas. Oczywiście były traktacje, bo jest to dar, ale musieliśmy zapłacić za transport z Nowego Jorku. I szczęśliwie mamy jedne z najpiękniejszych w ogóle mebli i nielicznych zachowanych właśnie Hansa Palisiga. Projekty i realizacje związane z konserwacją i rewaloryzacją zabytków. Pierwsze prace związane z projektowaniem architektonicznym Percy rozwijał o obszarze ochrony zabytków, renowacji i przebudowy kościołów. Okres około 1900 roku był również czasem przemian w dziedzinie konserwacji zabytków. Debata zainicjowana przez Aloysa Ripla, Corneliusa Gurmita i Georga de Hio koncentrowała się na kluczowym pytaniu. Restaurować czy konserwować? W ówczesnym języku restauracja odnosiła się do powszechnej praktyki XIX-wiecznej odbudowy zabytku architektury w idealnej czystości stylistycznej, przy czym granice między starą tkanką budowlaną a rekonstrukcją były celowo zatarte. Z kolei zwolennicy konserwacji wzywali do zachowania zabytków w ich pierwotnym stanie bez rekonstrukcji. Niezbędne przebudowy miały być podporządkowane strukturze oryginalnego budynku. Najważniejszym projektem Belciga i jego szkoły w tej dziedzinie była rozbudowa i przebudowa ratusza w Lwówku Śląskim, którą zrealizował w latach 1903-1906. Opracowanie tego projektu było uważane przez współczesnych za doskonały przykład kreatywnego połączenia starego z nowym. Na początku 1903 roku Belcik przedstawił wstępny projekt, który był zorientowany na wczesnorenesansowe formy pierwotnego budynku. Nie wiadomo dlaczego projekt ten nie został zrealizowany. Plany wersji ostatecznej powstały dopiero dwa lata później, w lutym 1905 roku. Architekt połączy tutaj działania konserwatorskie z nową kreacją, która wtopiła się w istniejące struktury i rozwijała wyraźnie indywidualny charakter. Tutaj Państwo na tym górnym zdjęciu macie fragment właśnie tej zabudowy wstawionej przez Perciga zupełnie nowej, no i ten charakterystyczny dach taki opadowy, który nie ma nic wspólnego z renesansem. Projekt z motywami architektury regionalnej był zupełnie nowy. Kształt klatki schodowej po stronie północnej przypominał apsydy górnośląskich kościołów o konstrukcji zrębowej, mimo że Percik zastosował tu dachówkę zamiast drewnianego gądu. Pociągnął okap dachu w dół do wysokości sufitu parteru i kontynuował pokrycie dachu nad arkadami. Tym samym dostosował tę formę do charakteru małego miasteczka w wiejskim otoczeniu. Pierwszą realizacją w zakresie ochrony zabytków były drobne prace związane z przebudową prowadzoną w kościele pokoju Świdnicy. Percik zrealizował tam dwie przybudówki, które idealnie wtapiały się w ten specyficzny kościół o konstrukcji zrębowej. W latach 1900-1916 Percik prowadził 16 prac związanych z konserwacją śląskich zabytków. Między innymi projekty przebudowy i rozbudowy kościołów w Wołczynie, koło Kruszborka, Wiczkowie, Mysłowicach, Ziębicach, Wołowie, Czebnicy, Oleśnicy. Zaprojektował też wieże kościelne w Złotoryi i kościoła dworskiego we Wrocławiu oraz zrealizował neobarokowe wieże kościoła w Głuchołazach. Percik zaprojektował też nowy kościół w Malczycach, który był wzorem dla zachowania stylu regionu i ochrony krajobrazu ojczystego. Projekty powstały w 1905 roku, natomiast prace budowlane ukończono w 1907. Podobnie jak przy renowacji ratusza w Lwówku Śląskim, także w tej realizacji współpracowali z architektem profesorowie i uczniowie wrocławskiej szkoły sztuki,
Kościół Malczyca, przeniesiony na planie Krzyża Greckiego, został pokryty jasno-szarym tynkiem, a ramowe podziały elewacji swobodnie stylizowały konstrukcję szkieletową. Wyraźne odwołania do motywu konstrukcji szkieletowej w elewacjach obu nowo wzniesionych kościołów miały nawiązywać do dawnej zabudowy. Architekt dokonał świadomej archaizacji nowej świątyni, aby ukazać jej związek z miejscową tradycją budowlaną. Architektura mieszkaniowa. Na wystawę specjalną Stowarzyszenia Rzemiosła Artystycznego w ramach wrocławskiej wystawy Rzemiosła Artystycznego latem 1904 roku Hans Pelcik zaprojektował wzorcowy dom jednorodzinny przeznaczony dla przedstawicieli mieszczańskiej inteligencji oraz niewielki pawilon, w którym pokazywano śląskie rzemiosło artystyczne. Po zakończeniu wystawy dom i pawilon zdemontowano. Dom wzorcowy był pierwszym projektem Hansa Pelciga, w którym architekt nie musiał, tak jak w licznych wcześniejszych pracach konserwatorskich, brać pod uwagę istniejącej już historycznej zabudowy, odnosząc się do wzoru angielskiego, który stał się mnie, do wzoru angielskiego, który stał się znany w Niemczech dzięki projektom i publikacjom Hermana Muttesiusa. Hans Pelcik przedstawił niezwykle oryginalny wariant domu miejskiego, który uznano za typowo śląski, zgodny z ideami ochrony rodzimego krajobrazu i zainspirowany motywami tradycyjnej architektury Śląska, przede wszystkim budownictwa terenów górskich. Dom wzorcowy był prototypem dla zaprojektowanego w latach 1905-1906 domu własnego Pelciga, położonego przy obecnej ulicy Chopina. Oba domy były niemal tej samej wielkości i miały identyczny układ wnętrz. W odróżnieniu od domu wzorcowego, dom własny posadowiony został na cokole zbudowanym z kamienia, co umożliwiło bezpośrednie połączenie z ogrodem. Dom jednorodzinny stanowił wzorzec dla domu Maxa i Elisabeth Zwirnerów w Lwówku Śląsk. Dom ten wybudowany w 1909 roku miał jednocześnie służyć jako pensjonat dla gimnazjalistów. W latach 1907-12 powstał we Wrocławiu według projektu Hansa Pelciga zespół kamienic czynszowych przy obecnej ulicy Sudeckiej i Sztabowej. Zleceniodawcą był kupiec Heinrich Lauterbach. W części parterowej kamienicy ulokowano mieszkania, stróżów i pomieszczenia gospodarcze. Natomiast na trzech piętrach znajdowały się duże, komfortowe mieszkania z reprezentacyjnymi wnętrzami, hol, salą, osobnymi schodami kuchennymi i pokojami dla służby. Szczególną uwagę Hans Pelcik zwrócił na właściwe oświetlenie, przewietrzenie pomieszczeń oraz sprawy higieny. Wszystkie mieszkania miały łazienkę, osobną toaletę, a także balkon lub lodzie. Podwórza kamienic były obsadzone zielenią. Opracowanie zewnętrza budynku odpowiadało na tendencje panujące w ówczesnym budownictwie mieszkaniowym. Ozdobienie fasad w stylu historycznym uznano za przestarzałe. Nową drogę oferował styl secesji. We wrocławskim zespole kamienic Hans Pelcik zrezygnował z dekoracyjnych aplikacji. Jedynie dom Heinricha Lauterbacha był ozdobiony nielicznymi rzeźbami wykonanymi przez Teodora von Gossena. Dzięki wariantowości układu kolorystycznego i zastosowania różnych form okien, poszczególne budynki różniły się na tyle, że powstał jednolity, ale w żadnym wypadku nie monotonny kompleks budynku. Mieszkańcy Wrocławia odbierali je początkowo jako coś nowego i niebywałego zarazem. Heinrich Lauterbach, syn zleceniodawcy, architekt, wspominał, cytuję:
Przed naszym domem często stały grupki ludzi, którzy rozprawiali o niezwykłym budynku i kręcili głowami. Pewnego razu, kiedy wracałem ze szkoły i przystanąłem obok, niespodziewanie pojawił się także Pelcyk i zaczął wraz z innymi narzekać na szalonego architekta. Najwyraźniej świetnie się bawił, zachęcając ludzi do rozmowy. Potem roześmiany poszedł do domu, do mojego ojca. Koniec cytatu. W wyniku zniszczeń wojennych z tego zespołu zachowały się tylko resztki zabudowy przy ulicy Sztabowej. Budynki fabryczne, budownictwo fabryczne. W pierwszej połowie XX wieku budynki przemysłowe i obiekty techniczne były względnie nowymi zadaniami architektonicznymi, zdając tym samym ich projektantom dużą swobodę działania. Stwarzało to możliwość podejmowania eksperymentów w zakresie wykorzystania nowych materiałów, beton i nowych technologii, żelazne konstrukcje szkieletowe. Cytuję. Praktykujemy najdoskonalszy techniczny i najbardziej ekonomiczny rodzaj budownictwa i wystrzegamy się narzucania mu form, które wywodzą się z danej konstrukcji. Nie bójmy się pozornie surowej linii i chłodnego wykończenia nowoczesnej budowli. Nie szukajmy sposobów wzbogacenia jej sylwetki przez włączenie dowolnych elementów architektonicznych i dekoracyjnych. Kształtujmy charakter budowli w sposób spokojny i czytelny oraz umieśćmy okna w harmonijnym układzie i możliwie płytko wobec powierzchni muru, tworząc przez to system, który wszędzie doprowadzi światło i będzie całkowicie odpowiadał wymogom budowli. Napisał Hans Pelcyk w 1911 roku. W 1907 roku Hans Pelcyk otrzymał od przedsiębiorcy Zygfrida Weigego, wrocławskiego handlarza węglem i materiałami budowlanymi, zlecenie na wykonanie projektu fabryki Werdermille, zapewne papierni i młyna lub olejarni, której budowę przewidziano na francuskiej Kępie mieszczańskiej Birgewerde. To jest miejsce, gdzie dzisiaj jest północna elektrownia Maxa Berga. Projekt ten wcześniejszy, który Państwo widzieliście, jest na wystawie oryginał. Warto go zobaczyć, bo jest bardzo piękny. Jedny z wysp odrzańskich, gdzie od stuleci pracowały młyny. Fabryka projektu Pelcyka miała być wybudowana na zarybach zakładu przetwórstwa metali. Obecnie w tym miejscu usytuowana jest elektrownia północna wybudowana według projektu Maxa Berga. Pelcyk zaprojektował fabrykę wspólnie z wrocławskim inżynierem Biszwicem. Cytuję. Fabryka była przeznaczona dla bardzo ograniczonej na przestrzeni wyspy na Odrze w pobliżu jazu, którego energia wodna miała być przetwarzana na energię elektryczną dla przedsiębiorstw handlowych za pomocą turbin. Koniec cytatu. W pierwszej wersji kompleks składał się z dwóch prostokątnych budynków różnej wysokości z nadwieszonymi szklanymi wykuszami połączonymi na pierwszym piętrze oszklonym mostem pokrytym płaskim dachem i zakończonymi szerokim, pozbawionym dekoracji wyzycem. Konstrukcja żelazna umożliwiła zastosowanie wykuszy bez wsporników. Powyżej parteru w obu obiektach elementy te są niemal całkowicie przeszklone, jedynie wąskie sporniki i pasma ornamentalne wypełnione cegłą przerywają powierzchnię okna. Szklane ściany miały zwiększyć dostęp światła zakłócony bliskim sobie posadowieniem bloków. Wschodnie narożniki obu budynków były zaokrąglone, co podczas powodzi mogło zmniejszyć opór budowli stawiane w wodzie. Mieściły się tu klatki schodowe i szyby wind oświetlone przez małe okna formalne. W wersji przeznaczonej do realizacji, prawdopodobnie ze względów finansowych, architekt musiał pomniejszyć cały północny blok o jedno piętro i zapewne z tego samego powodu projekt fabryki nie został zrealizowany, mimo że pozwolenie na budowę przedłużano aż do 1914 roku. Dzięki opublikowaniu pierwotnej wersji projektu w czasopiśmie Der Industriebau
Budynek stał się znany, a krytycy oceniali fabrykę Pelcyga jako wzorzec rzeczowości funkcjonalizmu charakteryzujący nowoczesną architekturę. Pierwszą zrealizowaną przez architekta budowlą przemysłową była fabryka chemiczna w Luboniu, którą Hans Pelcyk zaprojektował dla poznańskiego przemysłowca Morica Milicha w latach 1909-1911. Zabudowania fabryczne dzieliły się na dwa kompleksy: południowy z fabryką superfosfatów, magazynami, młynem, maszynownią oraz północny z fabryką kwasu siarkowego. Hans Pelcyk zaprojektował również niewielkie osiedle robotnicze, które jeszcze dziś, podobnie jak niektóre zabudowanie fabryczne, pełni pierwotne funkcje. Projektując ukształtowanie i rozmieszczenie budynków fabrycznych, Pelcyk podporządkował się wymogom procesów produkcyjnych, jednocześnie nadał zakładowi zdecydowanie artystyczny i reprezentacyjny charakter. Ekspresyjność ośmioskładkowej formy dachu fabryki superfosfatów, potęgując specjalnie ukształtowane drewniane rynny i rury odpływowe, potężne szczyty schodkowe fabryki kwasu siarkowego oraz magazynów antycypują ekspresjonistyczne wizje katedr prac z początku lat 20. XX wieku. W 1911 roku Hans Pelcyk zaprojektował tak zwaną wieżę górnośląską na poznańską wystawę wschodnio-niemiecką zleconą przez konsorcjum firm śląskich przemysłu ciężkiego. Innowacyjna architektura wieży stała się symbolem wystawy i ugruntowały sławę Pelcyga jako architekta obiektów przemysłowych. Żelazne elementy nośne budynku przejęły rolę podstawy konstrukcyjnej wieży. Podstawa wieży mieściła halę wystawową, natomiast w górnej części urządzono restaurację widokową z ekspozycją 16 wielkoformatowych obrazów, które przedstawiały górnośląskie krajobrazy przemysłowe. Po zakończeniu wystawy budowlę przekształcono w miejską wieżę ciśnień, a halę wystawową wykorzystano na cele targowe. Hans Pelcyk stworzył w Poznaniu śmiałą konstrukcję z żelaza, szkła i cegły, która stała się przykładem nowoczesnego budownictwa przemysłowego zainspirowanego ideą szklanej architektury. Jednak mimo zastąpienia nośnych ścian opaskami prostokątnych okien, wieża ze względu na swoją masę i proporcje zyskała charakter monumentalny, odpowiadający założeniom stylu cyklopowego okresu wilhelmińskiego. Biurowce, architektura wielkomiejska. Jesienią 1911 roku Hans Pelcyk otrzymał zlecenie na projekt biurowca na działce położonej w zbiegu ulicy Ofiar Oświęcimskich i Łańczarskich we Wrocławiu. Budynek mieścił pomieszczenie handlowe i kino na parterze oraz biura położone na wyższych piętrach. Pierwszy projekt architekta to pięciokondygnacyjny budynek o dwóch schodzących się pod kątem prostopadłych skrzydłach głównych od strony połączonych zaokrąglone narożniki. Dzięki temu zaokrągleniu od pierwszego do trzeciego piętra można było powiększyć powierzchnię użytkową budynku, natomiast czwarte piętro ze względów kompozycyjnych cofnięto za balustradę. Fasadę podzielone są przez zwężające się ku górze filary, między które włączono okna i horyzontalne występy muru. Wyraźnie wertykalny kierunek kompozycji budowli odpowiadał wymogom stawianym wówczas architekturze obiektów handlowych i biurowców w Europie, czego przykładem był dom handlowy Wertheim, wybudowany przez Alfreda Wesela
Berlinie w 1896 roku. Hans Pezi przedłożył drugi, wkrótce zrealizowany projekt, który odwrócił podział akcentów dzięki rezygnacji z pseudofilarów wielkiego porządku, odsłonił filary konstrukcyjne przykryte w dolnej części horyzontalnymi występami muru. Zamiast wysoko czterospadowego dachu budowę zwieńczał tylko lekko wznoszący się dach, który ukryty za gzymsem sprawiał wrażenie płaskiego. Zaokrąglony narożnik dynamizował kształt gmachu, przerywał monotonnie długie i ciągnące się wzdłuż ulicy elewacji. Ażurowy wzór balustrady, przede wszystkim forma dachu i ornamenty kakutej bramy, jedynie dekoracyjne motywy budowli mają źródło w rodzinnej architekturze sztuki ludowej. Hans Poelzig prowadzi tutaj prawdopodobnie pod wpływem amerykańskiej architektury wielkomiejskiej nowatorską wówczas w Niemczech formę podziału brydy budynku na horyzontalne pasy muru i okien, których duże przyszłe płaszczyzny zapewniały optymalne oświetlenie pomieszczeń biurowych. Nowy materiał budowlany, żelbeton, pozwolił przerywać pasma okien tylko wąskimi spornikami, dzięki czemu uwidocznił się konstrukcyjny szkielet budowli. Konstrukcja szkieletowa zapewniała możliwość dowolnego kształtu wnętrza, dając możliwość przekształceń dostosowanych do zmian funkcjonalnych budynku. Wrocławski biurowiec Hansa Pelziga stał się formalnie i funkcjonalnie pierwowzorem nowej architektury lat 20., zwłaszcza dla projektów domów handlowych Erycha Mendelsona. Chciałbym tutaj podkreślić, bo w tej chwili są prowadzone różne prace przez Amerykanów, Izrael i Niemców, żeby wpisać na listę światowego dziedzictwa obiekty Mendelsona, co uważam to bardzo słuszne, ale ten biurowiec Pelziga to jest non plus ultra. On powinien być w pierwszej kolejności wpisany. On jest tak samo ważny jak hala stulecia. W 1927 roku Miejski Urząd Budowlany we Wrocławiu planował przekształcenie Placu Zamkowego, obecnie Placu Wolności, zarówno poprzez usunięcie gmachu Generalnej Komendatury, a także poprzez wyburzenie budynku Teatru Miejskiego i wzniesienie go od nowa. W tym samym roku sieć domów towarowych Leonarda Dietza nabyła dawny budynek Generalnej Komendatury, uzyskując przy tym zapewnienie możliwości wykupu po wyburzeniu Teatru Miejskiego zajmowanej przestrzeni sąsiedniej działki północnej. W tym samym czasie firma Dietz zleciła Hansowi Pelzigowi opracowanie projektu domu towarowego, który miał stanąć na tym miejscu. W latach 1928-1929 Hans Pelzig przygotował co najmniej 8 koncepcji projektu domu towarowego dla firmy Dietz. W 1929 roku z powodu trudności finansowych zaniechano planowanego pierwotnie wyburzenia starej i wzniesienia nowej siedziby Teatru Miejskiego, przez co do dyspozycji firmy Dietz pozostała jedynie działka po dawnym gmachu Generalnej Komendatury. W rezultacie projekt musiał zostać zredukowany niemal o połowę. I te zamierzenia zniweczył kryzys gospodarczy końca lat 20. Na wyburzenie budynku Generalnej Komendatury nie zgodził się prowincjonalny konserwator zabytków. Ponadto przyczyną rezygnacji z budowy domu towarowego było wywłaszczenie firmy Dietz w ramach procesu aryzacji przeprowadzanej w okresie narodowego socjalizmu. Gmach Generalnej Komendatury dotrwał do wybuchu II wojny światowej i podczas walk o Wrocław Kresów i Kresła w 1945 roku został zrujnowany, a ostatecznie w 1948 roku wyburzony. Utworzone w 1861 roku Wrocławskie Towarzystwo Orkiestrowe
orkiestrowe Breslauer Orchester Verein było współzałożycielem Wrocławskiego Domu Koncertowego powołanego do życia w styczniu w 1878 roku. W latach 1903-1904 w głębi posesji obok dużej sali koncertowej wybudowano salę kameralną według projektu Richarda i Parla Oerlicha. W tym czasie po raz kolejny przebudowano dużą salę koncertową, poprawiając m.in. akustykę wnętrza. W 1921 roku Max Berg zaproponował budowę nowej sali koncertowej na obecnym Placu Posłańców Śląskich, jednak nie doszło do realizacji tego projektu. Ten projekt jest po raz pierwszy prezentowany na tej naszej wystawie. W 1925 roku przystąpiono do generalnej przebudowy założenia w oparciu o projekt Hansa Berzinga i Richarda Ehrlicha. Od połowy czerwca do końca października w zasadniczy sposób zmieniono wygląd dużej sali koncertowej i budynku frontowego oraz ich wnętrz. W sali koncertowej z uwagi na dobrą akustykę zachowano drewnianą boazerię i strop i podtrzymujące go duże drewniane słupy. Galerie boczne przesunięto do przodu, uzyskując w ten sposób większą liczbę miejsc na widowni i wrażenie przestronności. Efekt wzmocniono wprowadzając dużą emporę poprzezną przez system płaskich łuków rozpiętych między filarami i akcentującą część centralną sali. Przebudowano też podium dla orkiestry, nadając mu amfiteatralny układ. Zmiany wprowadzone we wnętrzu nadały sali jednolity wygląd, natomiast kolorystyka połączyła optycznie elementy nowe ze starymi. Stop podzielono na 5 kasetonów z motywem spłaszczonych kół wyłaniających się z szarego tła. Ściany uzyskały kolor zgaszonej czerwieni, na ich tle odbijały się profilowane jasne łuki filarów. Balustrady galerii oraz loży bocznych na parterze uzyskały barwę czerwono-fioletową, siedzenia zaś fioletową. Szatnie i nowy westybul utrzymano w jasnych barwach. Z uwagi na trudności ekonomiczne zrezygnowano m.in. z planowanej przebudowy sali kameralnej. Obie sale przez wiele lat były miejscem spotkań wrocławskich melomanów, tu też odbywały się uroczyste spotkania i bankiety. W latach 1926-27 Hans Pelcik zaprojektował nowoczesne kino dla Wrocławia. Nieco wcześniej, w 1925 roku, wybudowano według projektu architekta berlińskie kino Kapitol. Stało się ono punktem wyjścia dla odmiennego kształtowania wnętrza sali kinowej. Wnętrze przypominało wprawdzie jeszcze widownię teatralną, ale widoczna była próba do odejścia od charakterystycznego dla teatru sposobu dekoracji i układu miejsc siedzących. Chodziło o to, aby wzrok widza niejako automatycznie kierował się w stronę ekranu i temu miało służyć oszczędna dekoracja układu i siedzeń. Wrocławskie Kino Deli usytuowano w pobliżu nasypu kolejowego na niewielkiej posesji uzyskanej po wyburzeniu dwóch XIX-wiecznych kamienic. Gmach kina zbudowano na życie prostokąta, mocno wychodzącego w głąb parceli. Jego bryła była zdecydowanie niższa od sąsiednich z nich kamienic. Właściwą salę kinową poprzedzał przedsionek. Nad widownią amfiteatralnie wznosił się balkon, dostępny zarówno z przedsionka, jak i parteru sali kinowej. W ukształtowaniu wnętrza dominowała płynna linia schodu spływających łagodnie wzdłuż ścian w kierunku ekranu. Dekoracją sufitu stanowiła duża, umieszczona centralnie lampa, którą otaczały małe reflektorki tworzące efekt rozpierzchonego nieba. Przy kształtowaniu elewacji frontowej w odróżnieniu od wnętrza zastosowane formy zgeometryzowane. Parter lekko cofnięty od lica górnej kondygnacji tworzył rodzaj cokoły, co podkreślono wprowadzając lincowanie bordowymi płytkami. Identyczne dekoracje uzyskał parter sąsiedniej narożnej kamienicy, adaptowane na potrzeby kina. Elewacja kina pod parterem była gładka, licowana płytkami ze sztucznego kamienia w kolorze ugru.
przewagę linii horyzontalnych użytych do kształtowania elewacji frontowej, począwszy od partii cokołowej, przez poziomy układ okien i linię gzymsu wieńczącego, zrównoważono wprowadzając ukośne okno i wychodzący ponad płaszczyznę dachu wertykalny aneks z wąskim oknem dzielący elewację na dwie części. Pozwoliło to uzyskać, mimo oszczędnie użytych środków, interesujący efekt dynamiki i zachować elegancję całości. Budynku kina Deli Hans Pelzig połączył zasady Neues Bauen z własnym upodobaniem do form dynamicznych. Deli było najnowocześniejszym kinem międzywojennym Wrocławia jest pewnością jednym z piękniejszych w Niemczech. Zniszczenie kina w czasie działań wojennych zburzyło Wrocław o jeden z bardziej interesujących obiektów architektonicznych. Współpraca Hansa Pelziga i Maxa Berga. Hans Pelzig współpracował z Maxem Bergiem od 1909 roku, czyli od czasu objęcia przez Berga stanowiska radcy budowlanego miasta. Obaj architekci znali się jeszcze z czasów studiów na Politechnice w Charlottenburgu. Obaj byli uczniami profesora Karla Schäffera. Jednakże dopiero wspólna praca w latach 1919-13 przy projektach i budowie wrocławskich terenów wystawowych i wystawy stulecia pozwoliła na bliższe poznanie i wzajemne inspiracje. Obaj działali w wielu stowarzyszeniach, takich jak Bermud czy Związek Artystów Śląska, i obracali się w tych samych kręgach artystycznych i intelektualnych zarówno w Berlinie, we Wrocławiu, jak i w Szklarskiej Porębie. Mimo że różnili się charakterem i aparycją, Berg był wysokim, kostycznym mężczyzną. Natomiast Pelzig był niskiego wzrostu, osobą obdarzoną dużym poczuciem humoru. To połączyło ich problemy artystyczne, zagadnienia projektowania architektury monumentalnej, a także zainteresowanie muzyką, sztuką oraz teatrem. Pelzig odnosił się w swojej twórczości po I wojnie światowej do dzieła Berga, czyli hali stulecia. W swoich projektach teatrów, terenów festiwalowych czy targowych w Berlinie wiele badaczy omawiających te projekty Pelziga pomija, że wypływały one z projektu Berga, a takie jest następstwo czasu. Hala jest 1911. Te projekty Pelziga były dopiero powstały po I wojnie światowej. Pelzig, podobnie jak Berg, był zafascynowany nowym tworzywem, betonem, który zastosował w Bergoli i Babilonie wystawy historyczne na terenach wystawowych oraz biurowcu przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Z architektury biurowca przy ulicy Ofiar Oświęcimskich projektu Pelziga Berg natomiast zaczerpnął inspirację do zastosowania szklanych pas w swoich projektach budowli wielkomiejskich. W 1908 roku władze Wrocławia zdecydowały o lokalizacji przyszłych terenów wystawowych. Wybrano teren Parku Szczytnickiego i rejon dawnego toru Wścigów Konnych. Jesienią 1910 roku Max Berg przystąpił do projektowania hali wystawowej, a 10 grudnia 1910 roku ogłoszono konkurs na rozbudowę ogrodu zoologicznego ukształtowania terenów wystawowych. Wyznaczone przez Maxa Berga główne osie i zasadniczy układ kompozycyjny wystawy zostały powtórzone przez Hansa Pelziga, który w listopadzie 1911 roku został powołany w skład Komisji Budowlanej Wystawy Stulecia. Wkrótce pojawił się pomysł zniesienia według projektu Hansa Pelziga drugiej hali ekspozycyjnej obok hali stulecia, która pomieściłaby przyszłą wystawę historyczną przygotowywaną przez profesora Karla Massnera, dyrektora Śląskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu. Ta decyzja niejako przesądziła wiodącą rolę Hansa Pelziga w ukształtowaniu terenów wystawowych. W
Wkrótce architekt przedstawił plan ukształtowania wystawy stulecia na powierzchni 50 hektarów oraz ostateczny plan wystawy stulecia na zwiększonej powierzchni do 75 hektarów wrzesień 1912. Pawilon wystawy historycznej stał się najważniejszą budową wystawy stulecia obok dominującej hali stulecia autorstwa Maxa Berga. Drugą stałą budową hali Saperciga była pergola, założona na obwodzie fragmentów wydłużonej elipsy, otaczająca staw oraz tarasową restaurację, a od zachodu łącząca się z pawilonem wystawy historycznej. Po południowej stronie centralnego placu wystawy stulecia Kaspercik usytuował pawilon Związku Artystów Śląska. Jego autorstwem był też pawilon wystawy budownictwa ogrodowego z kawiarnią i kabaretem Reingold. Dwa wiadukty wiodące nad ulicą, wyjście główne na wystawie stulecia do Luna Parku oraz maszty elektrycznych lamp oświetleniowych. Do współpracy przy organizacji wystawy stulecia zaangażowano też Teoma Webergera, projektanta ogrodów historycznych, Fritza Berenta, twórcę pawilonu sztuki centralnej, Paula Schmidt-Hennera, Paula Schreibera oraz wielu innych twórców. 20 maja 1913 roku nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy stulecia, którą zaszczycił następca tronu cesarskiego książę Fryderyk Wilhelm z małżonką, a wydarzenie to zgromadziło w hali stulecia około 5 tysięcy osób. Zaprojektowane przez Hansa Berciga i Maxa Berga tereny wystawowe w Wrocławiu stały się synonimem nowoczesności. Tutaj odbywały się wystawy sztuki oraz zorganizowana w 1929 roku manifestacja na SWM we Wrocławiu, ekspozycja Bergburtu Mieszkanie i miejsce pracy, tak zwana WOWA. Rozpoczęta pod koniec XIX wieku reforma teatru europejskiego, sceny teatralnej i inscenizacji przeżywała rozkwit około 1910 roku. Teoretyczne podstawy rewolucyjnych zmian dali tacy teoretycy teatru jak Adolf Appia, Edward Gordon Craig, Georg Fuchs. W Hellerau pod Dresdnem, w jednym z pierwszych osiedli typu Miasto Ogród, Szwajcar Jacques Dalcroze prowadził eksperymenty w zakresie tańca rytmicznego, którego zasad nauczał w prowadzonej przez siebie szkole. Dzięki współpracy z architektem Heinrichem Tessenowym przyczynił się do powstania nowoczesnej sceny teatralnej. Balety rosyjskie Siergieja Diagilewa, które występowały na scenach paryskich od 1909 roku, wznosiły nowe, trwałe wartości plastyczne w tej dziedzinie sztuki. Reformatorski artystyczny nurt w teatrze opierał się na współpracy reżyserów, malarzy, poetów, kompozytorów, łącząc w ten sposób wszystkie dziedziny sztuki. Pod wpływem semperowskiej idei jedności sztuk oraz wagnerowskiego gryzanku z lęku Max Berg zainteresował się powiązaniem architektury z teatrem i muzyką. W trakcie wystawy stulecia wnętrze hali zarezerwowano na realizację monumentalnych przedstawień dramatycznych i koncertów. Głównym wydarzeniem artystycznym była inscenizacja dramatu Gerharda Hauptmanna, laureata Literackiej Nagrody Nobla w 1912 roku. Sztukę pod tytułem Westspiel in Deutschen Reimen, przedstawiającą w symbolicznej formie wojnę wyzwoleńczą, reżyserował jeden z reformatorów teatru, Max Reinhardt, a muzykę skomponował Einar Nielsen. Max Berg zaprojektował architektoniczny kształt widowni i sceny. Projekt dekoracji wykonał Elster. Na premierę 31 maja 1913 roku przybyło z całych Niemiec około 6 tysięcy osób. Sztuka Hauptmanna miała sięgać do założeń klasycznego dramatu antycznego, dlatego też zaprojektowany przez Berga amfiteatr swoją półkolistą formą nawiązywał do widowni antycznej. Max Berg od początku zakładał, że będzie to widownia prowizoryczna,
wybudowano specjalnie na przedstawienie Hauptmana oraz otwarcie wystawy stulecia. Układ antycznej sceny uwidocznił istotę tego, co architekci modernizmu wyciągnęli z doświadczeń Wagnera podczas projektowania jego budynku festiwalowego Bayreuth. Ze względów estetycznych Wagner i późniejsi reformatorzy wzywali do prostoty i likwidacji ornamentu, cytuję. Zniesione zostały loże, a w trakcie spektaklu wyciemniono widownię. Oba te fakty narzucały publiczności nowy sposób zachowania w teatrze, tak w zakresie kontaktów między widzami, jak i w stosunku do spektaklu. Widowisko zostało skoncentrowane na scenie. Zmiany układu sali zmuszały widzów do skupienia i narzucały im stanowisko obserwatorów spektaklu. Nowością było też usytuowanie orkiestry, która umieszczona w fosie pod sceną nie kolidowała z obrazem scenicznym. Taki typ teatru prowadził do demokratyzacji przestrzeni widowni. W hali stulecia zmaterializowała się ekspresjonistyczna idea teatru dla 5000, o jaką walczył Max Reinhardt. Hala stulecia była jednym z pierwszych przykładów architektury dla masowego odbiorcy w demokratyzującym się społeczeństwie epoki wilhelmińskiej. Urzeczywistniona wówczas idea połączenia sztuki dramatycznej, muzycznej oraz masowych imprez z wielką przestrzenią architektoniczną zainspirowała Pilziga do rozwijania tego zagadnienia. Praktycznie do swojej śmierci cały czas on myślał o takim idealnym teatrze albo na wolnym powietrzu, albo właśnie takim masowym. Jak Grosse Schauspielhaus, czy Hala Sportowa w Berlinie, czy Festspielhaus w Salzburgu, i była pierwszym w pełni dojrzałym dziełem architektonicznym ekspresjonizmu. Pelzig, podobnie jak wielu postmodernistów, jego rówieśników, takich jak Fritz Schumacher czy Max Beck, nie odrzucał tradycji architektonicznej. Architekt nigdy nie przyjmował dosłownie dawnych form stylistycznych, ale też ich nie odrzucał. W 1921 roku napisał: ja również nienawidzę historii o tyle, o ile chcę mnie ona skrępować, a kocham przeszłość o tyle, o ile budzi we mnie artystyczny instynkt. Pelzig, w przeciwieństwie do swoich awangardowych kolegów z Neusbauer, nie zrywał z przeszłością. Nie widział siebie jako reformatora społecznego, lecz jako oddanego w sztuce mistrza budowlanego. Jak ujął to wybitny współczesny nam krytyk architektury Wolfgang Wendt, cytuję, o ile członkowie awangardowych grup artystycznych chętnie wyznawali socjalizm, jakkolwiek go pojmowali, o tyle Pelzig nie czuł się zobowiązany do zajmowania jakiegokolwiek stanowiska partyjno-politycznego. Koniec cytatu. Architekt za Gottfriedem Semperem i Richardem Wagnerem, zwolennik idei Gesamtkunstwerku, sam był artystą totalnym, gdyż jako twórca zajmował się wszystkim, począwszy od projektowania architektonicznego, prac rzeźbiarskich, malarskich, po projekty mebli, opraw oświetleniowych i dekoracji. Był także autorem scenografii do słynnego filmu Golem w reżyserii Henryka Galena i Paula Wegenera na podstawie powieści Gustawa Meyrinka. Pelzig napisał o sobie: jeśli nie umrę, co też jest możliwe, z głodu lub czegoś innego, chcę zostać pierwszym architektem Republiki Niemieckiej. Dziękuję za uwagę.